Zobacz. Tak. No teraz. Jak byliśmy w kościele. Ale co? No zabrali Szymusia plecak z zabawkami, bo myśleli, że tam jest aparat albo dokumenty jakieś. Witajcie, jest nowy dzień i włączam kamerę, żeby wam powiedzieć taką ciekawostkę. Skończyła nam się butla z gazem i wytrzymała ta hiszpańska butla dokładnie 36 dni. Jak pamiętacie, mieliśmy polską butlę, ona wytrzymała 23 dni, tylko że jechaliśmy od Polski do Hiszpanii i tutaj korzystaliśmy. A tutaj jak w Hiszpanii już kupiłem nową, to wytrzymała 36 dni. Także widzicie, jak życie na kempingu w ciepłym kraju zaoszczędza też zużycie gazu. I jak widzicie, butla puściutka, biorę 16 euro, idziemy wymienić na nową. Butlę oczywiście wymieniam w recepcji, ale to już wam mówiłem w ostatnim odcinku. Pani dała mi klucz, mam sobie wymienić, więc tą zostawiam. Ta też jest pusta. Gdzie te są pełne? Chyba ta. Ta jest pełna, dobra, bierzemy. I przyjechaliśmy znowu do miasta Altea. Tutaj jest taka atrakcja turystyczna. Cerkiew rosyjska i zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Przyjechaliśmy to zobaczyć, chodźcie z nami, może coś ciekawego się dowiemy, zobaczymy. Zapowiada się naprawdę ciekawie. Tak wygląda brama wejściowa, ale powiem wam, że jest to otwarte tylko w weekendy, w soboty i w niedzielę. I nie wiem, chyba w piątki, nie znam się tutaj. Sobota od 10 do 20 i domingo od 8 do 18. Aha, a od poniedziałku do piątku, od 10 do 18. Czyli w internecie kłamali, bo wpisało w internecie, że tylko weekendy. W tle słyszycie muzykę rosyjską, a ja wam nagram kościółek dookoła. Dzieci coś znalazły. Co tam macie? Rybki małe. No są, ale tak głęboko. Tutaj mamy pomnik jakiegoś biskupa. Jak umiecie rosyjski, to możecie przeczytać, co to za pomnik. Dobrze, Ania mnie namawia, żebym wszedł do środka. Tylko musimy być cichutko, dobrze? Większy stół ze świeczkami. W cerkwi też jest choinka, zobaczcie. Tutaj można kupić takie świeczki za 50 centów. Mogli kupić sobie za 1 euro? No nie, za 1 euro te dłuższe, a za 50 tamte małe. Tutaj tak jakby nie było ołtarza, jest po prostu... A może tam się wchodzi do środka? Są jakieś drzwi. Tutaj jest piękna taka stajenka jakby. Tylko że jest obraz. Teraz wchodzimy do tego budynku. On jest zrobiony ogólnie z betonu, ale jest obłożony tymi belkami. I tutaj jest klasa, tutaj uczniowie się uczą. I zobaczcie, rysują sobie. Podoba wam się w szkole? Nie. Czemu nie, Ania? A mogę jedną naleję? Tu jest rozlane. Ktoś tutaj rozlał wodę. Szkółka, tak mi się wydaje. Tak, chyba tutaj się uczą religii. Mają też klawisze. Kto wyrzucił słodycze? No tam jestem w papierkach, chciałam słodycze, oni wyrzucili. Aha, to nie bierzemy, Ania, to kogoś. No. Budowali, tak? Ogólnie to tutaj była jakaś rosyjska impreza.
mają taki wielki gar zupy. A tam był zespół i leciała muzyka, jak przyjechaliśmy. Chłopaki zaglądają do zupy, zobaczymy, co tam jest. Patrzcie, zupa ze skórek pomarańcza. Zaraz cię podsadzę. Kasia, podsadź się Nadię, zobaczysz, Nadia, zupę z pomarańczy. Ale pomarańczowa, jejku. I z buraków, co? I z buraków. Nie, mandarynki, co tutaj jest? Nie wiem, ale pachnie widzę takim winem. Tak kwaśno. No. I z mandarynek. Możesz, Ania. I jeszcze liście laurowe, nie? Taka... No. Coś ciekawe, jak się nazywa ta zupa. Dobra, jeszcze Ania. Jakby barszczem pachnie. No. Może takie u nich danie jest. Ania, co, nie podoba ci się? Słuchajcie, wróciłem do samochodu. Zobaczcie, co zrobili. Wybili nam szybę. Skubani. Ale zobaczcie, nawet zabrali plecak. Plecak z Szymusia zabawkami. Ja cię kręcę. I aparat. Nie, Kasia ma aparat. Ja nie mogę. Oni myśleli, że w tym plecaku jest jakiś sprzęt. A to były zwykłe zabawki dziecka. Masakra. No pięknie. Z tej strony nie wybili. Dzwonię do Kasi. No najbardziej niepocieszony będzie Szymek. I zobaczcie, taki parking. Niby bezpiecznie. Chodź na dzisiaj zobaczyć, co nam zrobili złodzieje. Wybili szybę. Naprawdę. W takim miejscu spokojnym, zobaczcie. Nikogo tutaj nie ma. Ładnie, nie? I co jeszcze? No i całe wasze siodełka są od szkła. Ja nie wiem, jak wy tutaj pojedziecie. Kurde, uważaj, Nadia. No i co, ja mam dzwonić na policję? Przecież co oni powiedzą? Powiedzą, idź pan. Takich sytuacji to mamy 50 dziennie. Nawet nie dzwonię, nie chce mi się. Zobacz. No teraz. Jak byliśmy w kościele. No zabrali Szymusia plecak z zabawkami, bo myśleli, że tam jest aparat albo dokumenty jakieś. No i nie mamy zabawek. Zgłosić. Nie wiem. Jejku, nie mamy szyby. Chodź tu do mnie, chodź. Ale tu nikogo nie było. No nie było nikogo. Może przyszli tam z nas. No bo zostawiliśmy plecak, a tam były tylko zabawki Szymusia. A złodzieje nie wiedzieli, że tam są zabawki, tylko myśleli, że coś wartościowego. Zobaczcie, zobaczcie. Tak, zobaczcie, to była masowa akcja. Tutaj też panu wybili. W BMW. Ale zobaczcie, zaraz Szymuś. Ale zobaczcie, tu jest kamera. Pokażę wam bliżej. Już Szymuś, tylko pokażę kamerę. Tu jest kamera. Tam panowie Rosjanie nam pomagają, którzy tutaj w cerkwi pracują. I tam jest druga kamera i ktoś się w ogóle nie bał. A ja tutaj czyszczę, za chwilę policja przyjedzie. Tutaj nam panowie pomogli to wszystko zgłosić. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja czyszczę, bo dzieci muszą tutaj jechać. Jakoś tak to wygląda w środku. No trochę tutaj od ciastek brudno, ale ogólnie szkło muszę powyciągać teraz. No i ostatecznie pan z Ukrainy nam pomógł to zakleić. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że na autostradzie nie odleci. Ale pech. No, dzieci sobie już siedzą.
Nadisia, Szymuś. Szymuś zły, bo mu zabrali plecak z zabawkami. Ach, odkupimy ci, Szymuś. Dobra, kończymy tego vloga. Trzymajcie się. Taki peszek dzisiaj nas spotkał. No ale czasami tak się zdarza.